Damian, w ostatnim meczu mieliście po raz kolejny okazję grać na Bukowej. Niestety tym razem gospodarz był lepszy. Co twoim zdaniem, czego zabrakło do przywiezienia punktów? Wydaje mi się, że ogólnie zagraliśmy jako drużyna słabszy mecz. Na pewno brakło skuteczności, bo mieliśmy swoje sytuacje. Organizacja w grze defensywnej też w tym meczu troszeczkę kulała, trzeba sobie to powiedzieć. I może też trochę szczęścia brakło, bo przy wyniku 1-1 miałem sytuację do strzelenia bramki. Bramkarz fajnie obronił i gdybyśmy wtedy zdobyli bramkę na 2-1, no to myślę, że ten mecz mógłby się całkowicie inaczej potoczyć. Niestety bramka nie padła, przeciwnik strzelił bramkę do szatni na 2-1 i później wszyscy wiemy, jak się skończyło. W ostatnim meczu z Lechem II Poznań przegraliście z tym przeciwnikiem 1-5, a ty musiałeś niestety opuścić boisko z powodu kontuzji. Jakie jest twoje nastawienie przed sobotnim meczem? No na pewno chcielibyśmy zmazać tą plamę, jaka się wydarzyła w Poznaniu. Wiadomo, że jest to nasz ostatni mecz przed własną publicznością w tym sezonie i chcielibyśmy się godnie pożegnać z naszymi kibicami, dać im trochę radości i zdobyć 3 punkty. Czy twoim zdaniem dość nietypowa godzina meczu, wymuszona odgórnie, będzie miała negatywny wpływ na przebieg spotkań sobotnich? Nie wydaje mi się. Wszyscy gramy o tej samej porze. Zarówno my, jak i Lech Poznań, jak i cała liga, więc warunki będą takie same dla wszystkich. Trzeba się spiąć, zagryźć zęby, walczyć i wygrać. Dziękuję i powodzenia w sobotę.